Powiem tak. Kto Olbratowskiego ma? U tego Olbratowski czeczecza. Ładnie, dobrze. Trochę głupie, ale eleganckie. Ale nie, prawda? Ale prawdziwe. Tak. Dobrze. Ruszył system rejestrów państwowych i związana z nim aplikacja Źródło. O. Trochę to brzmi jak informacja z życia świadków Jehowy, ale nie, nie. System ma umożliwić załatwianie spraw urzędowych, złożenie wniosku o dowód osobisty czy uzyskanie odpisu aktu w dowolnym urzędzie gminy. No i jak to z systemem informatycznym pojawiły się problemy. Kraków dostał łącze o pojemności dostosowanej do 30-tysięcznego miasta. W innych miejscowościach pojawiały się trudności z łącznością. Na ekranie kompa zamiast aplikacji Źródło pojawiała się kręcąca się ikonka. Patrzcie, za tyle milionów kręcące się ikonki. To jest dopiero show. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną ikonką Madonną tych lat? Ludzie się denerwowali, bo obsługa elektroniczna trwała dłużej niż obsługa ręczna. Ale tak, generalnie system działa, tylko jest niesprawny. Naprawa potrwa miesiąc. Oczywiście, można z tego falstartu systemu toczyć bekę z polewką, co właśnie czynimy. Bo takie systemy informatyczne, wyborczy też, to trzeba najpierw na szczurach wypróbować. Policzyć szczury, dać im numery, wydać dowody, nadać imiona, później wszystko pozmieniać, porozsyłać dane. I jak system na szczurach zadziała, szczury nie zaczną zmieniać się w kurczaki, to wtedy sprawdzić na ochotnika, a dopiero na końcu na ludzi. W każdym razie, słuchajcie, e-rewolucja w Polsce rozpoczęła się i bądźmy umiarkowanymi pesymistami.